Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czyj jest ten obraz i napis? Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Pan Jezus wskazuje na dwa światy. Ten świecki, polityczny, związany z Cezarem, ale także na ten drugi, Boży. Dwa światy, ale nierozdzielone. Jeden nakładający się na drugi. Chrześcijanie od samego początku nie oddawali czci boskiej Cezarowi. Nie chcieli tego robić. Ale płacili podatki, a także modlili się za rządzących. Także wtedy, kiedy ich prześladowali. Chrześcijanie także, kiedy widzieli niesprawiedliwość ze strony władzy, to z miłością domagali się tej sprawiedliwości. W Dziejach Apostolskich czytamy: trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Chrześcijanin jako obywatel ma swoje obowiązki wobec społeczeństwa, ale także jako wierzący ma pewne obowiązki wobec Boga. Jak się w tym odnaleźć? Pomocą jest dla nas błogosławiony Carlo Acutis. Tydzień temu młody chłopak ogłoszony błogosławionym, który mówił, że wszyscy rodzą się oryginałami, ale wielu umiera kopiami. Rodzimy się jako Boże stworzenia, mające sobie Boży obraz, bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Ale niestety przez nasze życie nieraz zamiast odkrywać to podobieństwo Boże,
to próbujemy podrabiać innych, kopiować, stawać się ich plagiatami. A na początku rodzimy się oryginałami, tym Bożym obrazem. Czy jest ten obraz i napis? Zapytał ich Jezus. Czyj obraz i napis jest w tobie? Ten Boży obraz? Czy też świata? Czy ludzie patrząc na ciebie, patrząc na twoje czyny, słuchając twoich wypowiedzi na różne tematy, powiedzą, w nim jest obraz Boży? Czy też on mówi tak jak my? Czy bardziej słychać w nas mowę miłości, przebaczenia, usprawiedliwienia, troski o drugiego człowieka? Czy też zażartej walki o swoje, zamknięcia i agresji? Czy jest ten obraz i napis? Przeżywamy właśnie teraz niedzielę misyjną. Przypada ona raz do roku, jako taki wyjątkowy dzień poświęcony misjom. I właśnie jutro, jak już na początku Eucharystii powiedziałem, rozpocznie się uroczyście proces beatyfikacyjny dr Wandy Błońskiej. Jak się mają misje do tego Bożego obrazu i podobieństwa? Misje są wpisane w nasze życie, byśmy pomogli odkryć innym Boży obraz, który jest w nich. Najlepszym lekarstwem jest miłość, mówiła dr Wanda Błońska. Kochać to dawać siebie. I mówiła to ta, która przeżyła 43 lata w Ugandzie na misjach, troszcząc się o drugiego człowieka, będąc trędowatymi, oddając im swoje życie. Ale właśnie ona też powiedziała, że gdyby nie codzienna komunia święta, to by w tej pracy nie dała rady. Doktor Wanda podpowiada nam, że żeby pójść na misję, to ważne jest nasze relacje z Jezusem, byśmy odkrywali w nas samych ten Boży obraz, by nie został on przesłonięty przez świat, że trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi. A wtedy tak jak ona, w środowisku, gdzie żyjemy, pośród ludzi, zamiast pomagać ludziom odejść z Kościoła, to wręcz odwrotnie, pomożemy im. Możemy ich doprowadzić do Jezusa i do Kościoła. Bo najlepszym lekarstwem jest miłość. I Jezus zaprasza nas do misji, każdego z nas, byśmy podali innym to lekarstwo. Miłość, Bożą miłość od Jezusa. Sami od Niego nie uczerpiąc, odkrywając ten Boży obraz, to bycie oryginałem, a nie czyjąś kopią, a zarazem pomóc innym go odkryć. Ile osób może przez nas miało wątpliwości wobec Kościoła, wobec Jezusa, a ile osób dzięki Tobie dotarło do Jezusa.